okej? Wesele, wesele, wesele to jest to, to kiedy nie wesele, nie byłoby nos tu. Kiedy nie wesele, nie byłoby nos tu. Witamy was pięknie, Białka Tacińsko, Drozbawia, Drozbawia. Tak naprawdę jesteśmy w Rzepiskach we wsi położonej na Podhalu z prawdopodobnie najpiękniejszym widokiem na Tatry, a tak pięknie śpiewała Kinga Harnik, która jest dróżdżką na weselu u państwa młodych. Paweł i Ani Gołdyniak. Paweł jest z Rzepisk, Ania jest z Zaskala. Zdradzili nam przed chwilą, że będą mieszkali po ślubie w Zaskalu. Tam też jest piękny widok. Przyjeżdżajcie tam, ale bo tam... jak najbardziej. Państwo... poprawne. A kiedy będą chrzciny? O, jak o, zrobimy dziecko. Słuchajcie, czy ktoś mógłby z was opowiedzieć nam o jakichś tradycjach weselnych takich? Co się na Podhalu? No wiadomo, że są bramy. Czy na przykład na Podhalu też rzuca się bukiet? Czy panna młoda rzuca bukiet i dróżdżki łapią, czy nie? Tak, rzucam bukietem. To ja złapię, to jest ten, wiadomo, no nie? Młoda pani jak nic. A jakie są jeszcze inne zwyczaje? No i czepiec. Młoda pani tońcy, młody pan też tońcy, no i resztę wybierają ze swoich, nie? I do tego czepca trzeba coś wrzucić. Wiadomo, no nie za darmo nic nie ma. To jeszcze dwa słowa, na ile to wesele i gdzie się odbywa? 250 osób w kaczmie u chramca w Białce Tatrzańskiej. Polecam jak najbardziej. I nie musieliście odwoływać wesela? Nie. Udało się, że nie. No to cóż, życzymy parze młodej wszystkiego najlepszego. Chyba jeszcze raz coś zaśpiewamy. Może 100 lat, 100 lat młodej parze. 100 lat, 100 lat, nie. Która para zatańczy po góralsku, tak króciutko, żeby tak pokazać tym, którzy nas oglądają. Żeby pokazać tym, którzy... dopiero po północy. Na ostro. Czuję, żeby się odważycie. Wiecie, ogląda nas cała Polska, a nawet pół Europy. No to może warto pokazać im, jak ten taniec wygląda. Jak przyjadą na ten, na Podhale, to jak najbardziej. Polecamy się i na przyszłość. Dobra. No to pięknie wam dziękujemy, dobrej zabawy życzymy i szczęśliwego życia. Dziękujemy bardzo. Chodźmy już do domu, moja usta, moja usta, bo już przepioreczka przeleciała bez was. Bo już przepioreczka przeleciała bez was. A my jeszcze chwilę popatrzymy na tą przepiękną panoramę Tatr. Widać tu nie tylko Tatry polskie, ale i słowackie, zwłaszcza Tatry bielskie, pięknie wyeksponowane.